Setki gapiów i brawurowa akcja. We wtorek 24 kwietnia na drodze przy pierwszym LO w Mławie zainscenizowano niecodzienną sytuację. Policja ujęła w pościgu przestępców, którzy podczas ucieczki spowodowali wypadek. Do akcji włączyła się straż pożarna oraz ratownicy medyczni. Strażacy będą spowodowali zawsze do ofiary wypadku. Najszybciej liczy się każda sekunda. Młodzież z pierwszego liceum ogólnokształcącego zorganizowała Dzień Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. My jako współorganizatorzy razem ze Strażą Pożarną zainscenizowaliśmy scenki, które tak naprawdę mogą się rozegrać w rzeczywistości, a więc pościg za sprawcami groźnego przestępstwa oraz udzielanie pomocy ofiarom wypadku drogowego. Obie te scenki były ze sobą połączone fabułą, a więc sprawcy przestępstwa doprowadzają do poważnego zdarzenia drogowego. Na miejscu prowadzimy działania ze Strażą Pożarną. Zatrzymujemy sprawców przestępstwa, odzyskujemy skradzione mienie. Akcja przebiegła sprawnie, na szczęście to były tylko ćwiczenia. Te akcje przygotowano w ramach Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Młodzież z pierwszego LO mogła na własne oczy zobaczyć, jakie skutki mogą mieć lekkomyślne zachowania na drodze. Wzięła także udział w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy. Odchylamy głowę, odchylamy, bo inaczej nam to powietrze nie przejdzie do plus. Bardzo ważna sprawa, jeżeli prowadzimy wdechy, dwa wdechy 30 uciśnięć, zatykamy nos, tak, bo inaczej powietrze nam ucieknie. Robimy wszystko, żeby to powietrze, które wdmuchujemy w osobę, trafiało do płuc. Pamiętajcie o tym, aby odchylić głowę ofiary, tak? Przede wszystkim przesłaniem dzisiejszego dnia jest to, że takie sytuacje mogą zdarzyć się na drodze każdego dnia i nasza reakcja na takie zdarzenia, umiejętność powiadomienia służb, umiejętność zachowania zimnej krwi w takiej sytuacji może uratować komuś życie. Zakrojone na szeroką skalę działania policji i straży pożarnej mają uzmysłowić młodym ludziom, jak ważne jest właściwe zachowanie się na drodze, zwłaszcza przed sezonem wakacyjnym. Niechlubne statystyki pokazują, że często sprawcami wypadków w sezonie letnim jest właśnie młodzież. Tym bardziej takie akcje jak ta można nazwać jednym słowem – bezcenne.